Witajcie! Dzisiaj ostatni dzień przed wyjazdem. Właściwie to w dniu dzisiejszym wyjeżdżam. Niedziela. No i przyszedłem zobaczyć jeszcze na rekonesans tutaj na pole, jak to wygląda. Co i jak. Tam się dzięcią stuka. Nie wiem, czy to będzie na kamerze słychać, ale mam nadzieję, że tak. No i... I tak mówię, przyjdę jeszcze, że tak powiem, zobaczyć, co w polu słychać. Tu jest ten kawałek właśnie taki, to co było orkanowane. Tylko to trzeba będzie jeszcze stąd wydłubać, ale to trzeba ciągnikiem, bo tego nie wyrwę. To co było orkanowane, teraz tutaj to można zaorać, wywrócić ten kawałeczek. Tam jest w tej nawłoci. No dosyć dużo, co będę opowiadał ile, ale tutaj tu już można by coś zrobić, przeorać to tylko i ewentualnie zasiew, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie no ziemia nie jest zmarznięta, więc można tutaj po prostu coś porobić. Zobaczymy jak z tym, ale jeszcze się przejdę, słuchajcie, bo chodzi o co? Chodzi o to, że jest jelenie poroża tracą, no gubią, zrzucają i może coś tutaj gdzieś leży, zobaczymy. W każdym razie jak widzieliście w poprzednim filmie, o tu jeszcze ja traktorem jeździłem, jak widzieliście w poprzednim filmie, to próbowaliśmy tą czerwoną 60 z Jarkiem odpalić, ale tam wyszło kilka takich rzeczy, no, z którymi nie mogliśmy pogonić w żaden sposób. Zobaczcie ile zwierzyny. Widzicie ile tu śladów? Dziki, jelenie. Wszystko tu jedno na drugim. I nie mogliśmy po prostu tego zrobić w żaden sposób, bo tam jedna głowica będzie jednak do wymiany. Myśleliśmy, że to się bez tej wymiany obędzie, ale jednak nie, więc trzeba będzie wymienić. Zobaczymy kiedy wrócę, ale mam tam jeszcze w zanadrzu w planie, pokażę wam parę filmów ze starymi traktorami, także to sobie będziecie mogli też zobaczyć. Mam nadzieję, że to będzie taka namiastka tego co w Polsce, ale zawsze coś. Zresztą to są piękne traktory, to już zobaczycie, pokażę wam je na kolejnym filmie. A tutaj dzisiaj taka wycieczka, spacer po lesie w poszukiwaniu poroży, bo jeżeli tu zwierząt tyle jest, no to znaczy, że są ogromne szanse, że gdzieś tutaj coś się znajdzie, coś może zostało zgubione, a powoli ten sezon na poroża się zbliża wielkimi krokami, właśnie to powoli, bo to już, słuchajcie, no zaraz będzie połowa stycznia. No to jest jak najbardziej okres do gubienia właśnie takich poroży. Zobaczcie, tutaj te drzewa połamało. Wcześniej tego nie było, tu musiały być jakieś wichury. No i wzięły się i połamały. A tutaj też coś obciął, widzę ktoś. Znowu zarąbali drzewo. Trzeba będzie cholera zrobić z dziadem porządek. Nie, zdaje mi się. Całe szczęście. Bo tutaj mam parę kamer, ale na razie nic ciekawego się nie dzieje. To nie pokazuję wam z tych filmów, z tych kamer, bo co tam pokazywać. W każdym razie szukamy poroży. Ale nic nie widać. Nic nie widać. No ale ślady zwierząt są. I to zobaczcie, tutaj to wszystko stratowane. Ale czy to jelenie, czy to dziki? Prędzej dziki. Jeleni tutaj nie widać. No w każdym razie pogoda taka nawet, chociaż pruszy śnieg delikatnie, ale tutaj nic się takiego
Wiatru jakiegoś nie ma. No teraz widzę, że nie, teraz przestało pruszyć, jeszcze przed chwileczką pruszyło. Także jest całkiem jak na styczeń pogoda. No tych śladów tutaj jest naprawdę, słuchajcie, masa. Tu są tak ogromne ilości zwierza. Zobaczcie, jakie wielkie. Że i tutaj dziki, słuchajcie, i ten, to jest na przykład dzik. No i dziki, i jelenie, i sarny. Wszystko tutaj jest. Tyle dzisiejszym. O, znowu zaczęło pruszyć, widzicie. No, w każdym razie plany są jeszcze, zanim się z wami pożegnam, to jeszcze plany są takie, ale to niespodzianka, bo będą tutaj relacje na moim kanale, także będzie się działo. To nie jest tak w tej chwili, że wyjeżdżam i to będzie stało sobie odłogiem, nic tu się nie będzie działo, na pewno się będzie działo. Może się uda z tego porobić jakieś filmiki, bo będą relacje, a jeżeli się nie uda zrobić filmików, to na pewno będą zdjęcia na społeczności, żebyście wiedzieli, co tutaj się dzieje, ale postaram się na podstawie tych zdjęć, które dostanę, przekazać wam maksimum informacji, co robimy, jak robimy i z czym robimy. Także dzisiaj wyjeżdżam w dużo lepszym nastroju niż ostatnim razem, ponieważ nie zostawiam tego pola, że tak powiem, w samopas. Nie zostawiam tej roboty w samopas. Tu będzie się działo. Zobaczycie co. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Numery. Uwielbiam te zwierzaki. Tak przyjechałem po prostu po drodze, nie mogłem się powstrzymać. No to tylko taka wrzutka. Dobra, nagrywa się.